Witam w kolejnym filmie. Jeżeli obraz jest odcięty, przypominam, należy dać opcję pełny ekran. Jeżeli chodzi o kontynuację tego tematu, który tam był zawarty, czyli klimaty arabskie, to że kontynuuję, po prostu przechodzę od razu do rzeczy. Tam zakończyłam, po prostu już mi przerwało nagrywanie na, na zapachu monta, ale teraz go dokładnie jeszcze raz przedstawię. O co mi dokładnie chodzi? Jeszcze momencik. Tak, także tak wyglądasz jak on, Montel. Przypomnę, jest to marka europejska, która robi zapachy, bym powiedziała, w klimatach arabskich. Już momencik, znowu, tak? Będzie mi lepiej. W każdym razie, o co mi dokładnie chodzi, faktycznie jak ktoś poszukuje takich arabskich klimatów, może zainteresować się marką Montal czy też Mancerą. Dodatkowo te marki Mancerom, Mancerom są to marki francuskie, które robią zapachy o niewątpliwie dobrych parametrach. To przeważnie faktycznie dominuje w tych zapachach. I lubują się, że tak powiem, w nutach, które są charakterystyczne dla klimatów arabskich, czyli na przykład róża, jaśmin, agar, czyli drzew drzewa garowe, łód, jakieś różne klimaty kadzidlane, yy, żywiczne, takie właśnie arabskim stylu. Yy, jeszcze przypomnę, że jeżeli chodzi w ogóle o kwiaty typu róża czy jaśmin, to nam, yy, Europejczykom, kojarzy się róża bardziej z klimatami damskimi, yy, natomiast yy, w arabskich klimatach to kwiatem takim bardziej kobiecym jest jaśmin, a róża jest często na przykład używana w zapachach męskich. Mi to osobiście średnio odpowiada, ja uważam, że róża jest zdecydowanie kwiatem damskim, ale cóż. Jeżeli chodzi właśnie o takie klimaty róży arabskie, są właśnie róże z ułudem, róże z jakimiś właśnie klimatami, nie wiem, życzliwymi, paczulowymi, ambrowymi, takimi właśnie ciężkimi. Tam wspominałam również o klimatach złotych. Wydaje mi się, że tam chyba dokończyłam kwestię wody, czyli właśnie, że ten to złoto w perfumach, nie w postaci flakonów, ale płynów, to może być coś naprawdę intrygującego. Wspominałam o właśnie arabskim takim klimacie w La Prairie Gold, ale klimacie arabskim, nie zapach nie marce arabskiej. Jeżeli chodzi o Montal, jeszcze raz tam, nie wiem, czy dokończyłam tam kwestię, z tego co wiem, były takie właśnie e, informacje, że były serie produkowane w Europie chyba i były serie produkowane gdzieś chyba w, e, w krajach arabskich. I z tego co wiem, któraś była lepsza, miała lepsze parametry, czyli to tam wpływało ogólnie na zapach. E, był taki moment, że trzeba było w sprawdzać e, oznaczenia na flakonach i tak dalej. Nie do końca, według mnie, dobre zjawisko, czy nie do końca, całkowicie niedobre zjawisko, nazywajmy rzeczy po imieniu, bo jest to zjawisko, które wprowadza ludzi w błąd, ktoś kupuje jakiś zapach, a potem po prostu nie ma tej świadomości i kupuje kolejny i nie wie, co się dzieje, że po prostu zapach jest inny, inaczej się układa, inną, inną ma, na przykład trwałość, rozwój i tak Tak jak wspominałam, interesuje mnie marka Swiss Arabian. Jeżeli ktoś zna, to koniecznie dajcie znać, co znacie, jakie są wrażenia odnośnie samego zapachu, parametrów, trwałości i tak jeżeli ktoś w ogóle ma jakieś do polecenia zapach z marek arabskich, koniecznie dajcie znać. O Al-Riha al będzie osobny film, o tym zapachu al harama którym kiedyś koleżanka poleciła, jako taki klimat wycofanej, unikatowej lolity lampickiej Elki. Też dokładnie opowiem, jak ten zapach Swiss Araben, uda mi się dobrać, o którym wspominałam, czyli ten taki z drewnem oraz z takim przypalonym, brązowym cukrem. To też na pewno zrecenzuję. Być może będzie po prostu seria perfumy arabskie, to będzie po prostu w tym momencie drugi odcinek. Co jeszcze mogę powiedzieć? Niektóre marki europejskie Robią zapachy, które w nazwach mają jakąś kwestię arabską. To też przejawienie jest w nie wiem, zapachu, przejawienie jest na przykład w flakonie. I tutaj na przykład marka hiszpańska Jesus del Poso, i mamy tam taką serię bardziej butikową, mamy tam Arabian Nights na przykład. Albo rozde Arabii, chyba tak to się nazywa ten zapach. To jest budzikowy zapach marki Armani. Kiedyś go poznałam, bo taka róża bardziej w takim właśnie stylu arabskim. W ogóle w ramach serii różanej jedna z widzek zaproponowała, żeby właśnie takie klimaty bardziej róży, takiej orientalnej, rozgrzewającej, ciepłej. I to właśnie. Może być świetny jakby moment do zainteresowania się markami arabskimi, bo tam naprawdę jest szansa znaleźć coś takiego, czyli właśnie róże w takim wydaniu orientalnym, ciepłym, przyprawowym, yy, na przykład z ambrą, z jakimiś żywicami. I właśnie przykładem była ta wspomniana latafa, zresztą może tutaj po prostu podlinkuję ten filmik. W ogóle, jeżeli chodzi o takie arabskie klimaty, to ten zapach MDCI jest recenzja na moim kanale i tutaj flakonikowo, wizualnie, szata i zapach i kolorystyka płynu to są też faktycznie takie arabskie klimaty, również takie właśnie ciężkie, przeprawowy, słodkawy, taki właśnie trochę jak z, z dalekich terenów, także taki klimat, taki trochę też w stronę świąteczną, tego był w ramach serii świątecznej. Bo przyprawy to też na pewno y, często wykorzystywany motyw arabski. Tutaj mamy na przykład cynamon, goździki, mamy też osłodzenie wanilią. No nic, chyba więcej już nie nagram, nic. To znaczy teraz jeszcze dokończę ten filmik i już raczej więcej dzisiaj nic nie nagram. Bo chociaż mam czas, mam możliwość, to jednak jestem, mam wrażenie, już taka osoba, nas zmęczyła mi nawet nagranie tych dwóch filmów. Mam wrażenie, że nawet ciężko mi się oddycha mówiąc. Zmęczyłam się. No po mam taką samą kondycję, że zmęczyłam się mówieniem, tak. Wspominałam, że pokażę ten dodatek zapachowy do zapachu e, Purewood e, z latafy. I właśnie ja mam taki dezodorant. Znaczy, ja by na pewno nie będę używać jako dezodorant. Ja już mam inne poglądy na temat dezodorantu, w sensie. No, na pewno czegoś takiego bym nie używała jako dezodorant. E, może to by też sobie jakoś aplikowała jako po prostu zapach do ciała, a nie w roli dezodorantu to jest. Yy... Wydaje mi się, że to będzie jako. To miało być chyba jako to ten sam zapach co piorudy. Aha, no to w takim razie nie będę tego aplikować. Bo tamten zapach, jak ja mówiłam, mi kompletnie nie podpasował ale zobaczymy, może dezodorant będzie po prostu inny, inaczej się będzie układał. Także dam znać i jak kogoś interesują klimaty arabskie, to to zapraszam na kolejne odcinki, przede wszystkim na przegląd marki Allerihub, ponieważ faktycznie dużo tych zapachów, jeżeli chodzi o markę Hub, mam. Jak wspominałam, dalal, przepiękny. A, na przykład z Allerihub, w ogóle kiedyś mi koleżanka poleciła, ja chyba tego zapachu nie mam w postaci olejku, ale jest tam klimat ponoć, który bardzo układa się jak parfumeria Generala Musk Maori. W ogóle, że chodzi o przewagę perfum arabski, jeszcze jest jedna kwestia. Często są w formie olejków i to jest już pewna przewaga. Są bez alkoholu, czyli nadają się do używania latem, nie będą powodować fotouczuleń. Dodatkowo to jest zupełnie inna zabawa, że tak powiem. Znaczy to się wszystko rozwija, ale to znowu już lepiej faktycznie jakby to aplikować, gdy mamy podsunięte na przykład nadgarstki, czyli właśnie faktycznie wiosną, latem, bo jednak takie kwestie mogą yy, właśnie olejkowe brudzić yy, ubrania, także tutaj też trzeba uważać.